Kubecki, masz tutaj nową koszulkę firmową. Miała być premiera dzisiaj w Spodku, ale że ty jako najbardziej zasłużony przy tej naprawie dostajesz pierwszą sztukę. No słuchajcie, jedziecie do Norwegii, mrozy was dostaną. Za Radinu, za Stalinu. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, to cię stracił. Sierpnia 2013, trzeci dzień rajdu. Jesteśmy na granicy łotewsko-estońskiej. No generalnie gonimy cały czas stawkę, tak jak już wiecie, mieliśmy awarię 7 godzin, 8 godzin w plecy. Już widziano jakieś samochody złombolowe i tutaj ludzie mówili, że są tuż przed nami, także je gonimy. 30 km do Talina. Chyba ostatnia, a może mamy nadzieję, że ostatnia stacja przed promem. Nie ma gazu. Będzie gaz? No. Super. Ty dzwoniłeś, tak? Nie, tak. No właśnie w pie, w Talinie. Okej. Okay. Maxi Market to na ciało w koro. No, bo my musimy zatakować, bo ten na Nordkap jest. 30 km. 30, tak? Raz, dwa, trzy, tak? Okej. Okay. Bo my musimy zatankować, bo inaczej ja pierniczę. Konserwę z misia. A Głosia? Głosia nie szukałem, kupimy gdzie indziej. Radiowe kiełbaski Głosia mi są. Karus,
jest 12 sierpnia, trzeci dzień Złombolu. Jesteśmy na promie relacji Tallinn-Helsinki. Wczoraj spędziliśmy piękny wieczór w Wilnie, zwiedzaliśmy Starówkę, a dzisiaj przez noc i przez ranek przejechaliśmy zarówno przez Rigę, jak i przez Tallinn. I mieliśmy trochę więcej szczęścia niż rozumu, bo dostaliśmy się na prom w ciągu pół godziny, mimo że najbliższy wolny prom jest dopiero o godzinie 22:30. Zaciągnął nosem i czujesz, że to jest filtr. Filtr jeszcze nie Wiktoria, ale idzie ostro, ostro nosem, bo idzie i za chwilę będzie wiedział. Tak, to jest ten filtr, znalazł. Wszyscy, co mają do odstrzenia, alkohol, fajki. Zastrzeliła Żyjemy. Będziemy tankować cegła. Chodź. The gas, the LPG. Sensei. No. To camp. Gas to camp. Camp, yeah. We're running out of alibi. On the second of May. Reminds me of the summertime. Chciałam powiedzieć, że polonez mnie pogryzł i moi koledzy musieli mi zabandażować rękę. Chciałem powiedzieć, że dlatego tylko ją pogryzł, że powiedziała od dwóch dni, że jedzie z łomem. Dzień dobry, my jesteśmy tutaj. Kantyna Złombol. Dzisiaj Git Majonez Złombol. I Git Majonez i jest piąty dzień. Czy kamerzysta nagrywa, czy znowu jest ten, znowu śpi? Śpi. Pijemy, dopóki się ściemni. A ja ogólnie piszę dziennik z wyprawy wierszem. 13-zgłoskowcem. Naprawdę. Yeah.
książki na objechanie w Bałtyku przed samym wyjazdem. Takie... W Pegasie u nas w Krakowie? No. Tak. O nie, no poważnie. Więc jak zobaczyłam, to musiałam podejść. Ale jaja. Bo musiałam mieć na wszystkie po kolei. Proszę tutaj. No temu tu podeszłam, no. Czy wy się nie spóźniacie na wasz Nord Cup? Czy jest my client? No, troszeczkę. Troszeczkę, no. Okej, jedziemy z Krakowa przez Litwę, Łotwę, Estonię. Teraz gdzieś na górę i za chwilę zawracamy, także do Nord Cup nie dojedziemy. A później przez Norwegię, Danię do Polski. Sprawienia dla Złombola. Tunelem 7-kilometrowym, ostatnim tunelem chyba na Nord Cup, czyli w tym momencie zjeżdżamy w dół. O, w tym momencie widać przełamanie. Zjeżdżaliśmy chyba 3 km w dół. Teraz jesteśmy na najniższym punkcie. Ciekawe, ile jesteśmy. Pod górkę. Będę się musiał zatrzymać i wrzucić i poszukać jedynki. Jest! Jest kantyna, zaraz ma jedynkę, zapierdalamy na jedynce. Żebyś go nie przegrzał. Jest, jest, zmęczyliśmy bułem. Wiem, że niedaleko, to okazuje się, że jeszcze półtorej godzinki. To nam pokazuje drugą, dokładnie pierwszą 59, a nie wiem którego czasu. Aktualny czas to 23:41. Nie mamy szansy dotrzeć 14. Dziękuję za to, że spełniłem swoje marzenie i oglądam właśnie fiordy. Znalazłeś te biegi? No szukam cały czas, ale nie ma za dużo. Marek, nie mam za dużo, bo fabrycznie mam tylko czwórkę. Marek, pamięci się. Pierdolę, Martynka, łączki całuję. Dziękujemy. Jeszcze to. Dziękuję. Kurna, ta... A ja mam świeżba. Pierdolę, proszę zakończyć Europę, tylko dzisiaj. Albo z licytacji. 200! 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
200, 10! 200 była ostatnia. 300! 300! 400! 400! Ja już albo kartę śledzę. 400 po raz pierwszy! 400 po raz drugi! 636 autosat! Kto da więcej? 700! 1200 dla pana w czarnej koszulce. 2000 autosat po raz pierwszy! Kto da więcej? 2250! Opuśćcie organizatora, niech zapłaci! 2200 organizatorzy! 2150 po raz drugi organizatorzy! Kto da więcej? Zostaw pojemność 2400! Pojemność 2400! Pojemność 2400! Problemy generalnie, tak jak mówił wcześniej Łukasz, udało nam się zabić koło nie do zabicia, ale jak już się nie dało go przebić, to urwał się wentyl, więc można, wszystko można zrobić, ale oprócz tego szło całkiem nieźle, prawie, dokładnie, jesteśmy niezliczalni. Jeszcze nie mów, bo jeszcze jedziemy dokładnie. Z powrotem, nie? Ile dojechał zał? 103. Które przyszły po dyplom, czyli 104 Pikerusa. A ile wyjechało? 128 zgłosiło się po naklejki, ale doszły mnie słuchy, że nawet z Katowic nie udało im się wyjechać. Mieliśmy problem taki, że niestety jazda na luzie nie popłaca. Trzeba hamować górskim, szczególnie w takich trudnych warunkach i długich transach, kiedy koła się niestety grzeją. Ten jest autobus miejski przyzwyczajony do krótkich tras, a nie do długich tras. Ale dojechaliśmy, to jest najważniejsze. Spalanie między 7 a 8 litrów na 100 km. Bardzo przyzwoicie, ale też normalnie dla syreny. Maksymalna prędkość, jaką osiągnęliście? 110 km na godzinę. Piliśmy do rana, aż się ciemno zrobiło, nie? Oj, to jedynka. Brawo! Pisz jedynki, kurwa. Pisz jedynki. To jest kierowca, najlepszy z nas wszystkich. Face of reason to find at least one sign that could reveal the true dimensions of life, lest we forget. And welcome to Nordkap. We lay by cool still water. Jesteśmy na Nordkap, jesteśmy już nawet drugi dzień na tym Nordkap, bo wczoraj była brzydka pogoda. Przeczekaliśmy troszeczkę, trochę mgieł, pole przeleciało, coś porobiliśmy zdjęcia, ale dzisiaj jest rewelacyjna. Tutaj mówią, że takiego lata i takich dni jak teraz to dawno nie było, także mamy wielkie szczęście. Z Krakowa tutaj było 3000, jechaliśmy 5 dni, było bardzo ciężko, zwłaszcza, że na początku w Katowicach mieliśmy awarię, straciliśmy 8 godzin, bo wymienialiśmy sprzęgło i krzyżak wału.
No i potem goniliśmy całą stawkę, także 3 dni było takich pogoni, spaliśmy po kilka godzin na stacjach benzynowych, jechaliśmy dalej. No ale osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy, tak jak zresztą około 100 załóg również. Wyjechało z Polski 120, dojechało na miejsce 100, plus nasza kantyna z przyczepą niewiadów. Ale skutie zu Swombold. No jak widzicie, jest wspaniała pogoda. Przypomina to trochę Kasprowy w marcu albo w maju. Jest około 5-7 stopni. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że prawdziwy Nordkap, czyli najbardziej wysunięty te miejsce na północ, nie jest tu, gdzie stoimy, tylko jest tu. To jest ten cypel. Natomiast Norwegowie tutaj zorganizowali koniec świata, ponieważ jest trochę więcej miejsca i jest prościej to miejsce odwiedzać. Bardzo mi się tutaj podoba. Jest co prawda troszkę zimno, ale mamy tutaj restaurację, gdzie można się ogrzać i zjeść równie bardzo słodkie naleśniki, ale bardzo fajnie jest i zimno bardzo też. Jestem pierwszy raz na Swombolu. Naprawdę zachęcam wszystkich do takiej podróży i formy spędzania wakacji. Jest to bardzo aktywny wypoczynek, codziennie dużo rzeczy się dzieje. Jest to moje spełnianie marzeń, przejazd przez Finlandię i dotarcie na najdalej wysunięty skrawek Europy.